Watch Huge 566, Minecraft, games, and more. Siemeczko, ziomeczka, jestem Wojtku 56, witam was w kolejnym odcinku z serii Wojtów Technik. Dzisiaj wam pokażę, jak zarobić na aplikacji Uplike. I tak, teraz nagrywam oddzielny dźwięk, dlatego, że mi się wcześniej nagrało, bo kurwa wyłączyłem na telefonie. Ale dobra, właśnie wchodzimy w aplikację Uplike. Zaraz się naładuje. Głównie chodzi tutaj o ściąganie aplikacji różnych ze sklepu. Jak tutaj na przykład takie, o właśnie tutaj pokazuję, jak pobierać aplikacje. I jak się kliknie na moje gry, to tam właśnie pisze, ile się zdobędzie punktów, a jeżeli będziemy mieli właśnie powyżej 5000 czy coś, to wtedy możemy wymienić na PayPala albo na karty podarunkowe i ten. I tak to mniej więcej działa. A i tutaj jeszcze pokazywałem, jak to przez minutę. A nie, pokazywałem tutaj dowód, że to naprawdę działa. No bo zobaczcie, no kurde, nie wiem, mi się przesłało te 2 zł na PayPala, więc kurde, no to jak działa, to działa. Oczywiście, jeżeli chcecie sobie nabijać te punkty na Uplike'u, to tam możecie ściągnąć taki no screen off, czyli po prostu niewyłączony ekran, dzięki czemu tam wam przez jakiś czas się nabijają te punkty i możecie potem wymienić właśnie tam na PayPala albo na kartę podarunkową. I zaraz tutaj pokażę, jak to się wszystko przetwarza. A nie, teraz pokazuję aplikację właśnie, jak to działa. Tam nie musicie szczególnie tam coś robić w tej aplikacji, bo to ogólnie działa jak do gry. Głównie tu się liczy czas. Czas spędzony w danej aplikacji. Nie musicie właśnie z nią wchodzić w interakcję, tylko wystarczy, że właśnie będziecie po prostu, będzie otwarta ta aplikacja, tak? I właśnie do tego się nadaje, żeby nie był włączony, żeby był włączony ekran, żeby nie wyłączał się i wam się nabijają te punkty. To jest nieprawdopodobne, wiem o tym. Ale no działa, no skoro wypłaciłem jakoś z tego PayPala, no to działa. No. A na tą aplikację Uplike to natrafiłem sobie przypadkowo. Więc tam miałem jakąś reklamę czy coś. I tam za jakiś czas, bo to na początku zawsze za minutę wam daje określoną liczbę M-coins. I tutaj w tej aplikacji chyba dostałem 40 ileś. Chyba. I zaraz to powinno się pokazać. O! Dostałem tam właśnie 15 M-coins. I teraz właśnie pokazuję tutaj, jak tutaj wymieniać. No. No i tutaj jest ten nasz mail i możemy sobie wysłać. Tak, wypłata trwa tak do 5 dni, bo tak było powiadomienie. Ale praktycznie to tam przychodzi wam albo po godzinie, albo nazajutrz. Także nawet szybko to przychodzi. A i oczywiście to nie jest taka zapłata pełna, tylko taka liczona w eurocentach, niestety, no ale. Ale hej, zawsze jakąś kasę dostajecie. No i dobra, chyba myślę, że to by było na tyle, bo nie wiem, czy tutaj jeszcze coś pokażę w tym nagraniu. Mi się nie nagrał dźwięk, bo zapomniałem, że wyłączyłem nagrywanie dźwięku XD. O. Ale to chyba na tyle, no. A, jeszcze raz, że pokazuję tutaj na PayPala, że to przyjdzie. I tak to wygląda właśnie to powiadomienie tam. I dobra, myślę, że chyba zaraz tu skończę, bo tutaj pamiętam, że tutaj kończyłem w tym miejscu nagranie. No to może tutaj też już skończę. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę. No i nara!